Z tej strony, Staszek i witam Ciebie w drugim odcinku kursu Fizjologii Online. Dzisiaj naszym tematem będzie wszystko, co związane z jednym z gazów, z dwutlenkiem węgla. Zaczynamy. Dwutlenku węgla w organizmie człowieka jest całe mnóstwo i każdej minuty produkujemy go więcej. Dlaczego? Dlatego, że dwutlenek węgla jest pochodną metabolizmu. Dlatego, jeśli zachodzi w organizmie człowieka metabolizm, to na pewno będzie powstawało mnóstwo całe dwutlenku węgla. U człowieka pozostającego w stanie spoczynku minutowa produkcja dwutlenku węgla to około 200 ml. 200 ml na minutę. Jest to nieco mniej niż mówiliśmy sobie o tlenie, bo mówiliśmy, że tlenu w stanie spoczynku zużywamy 250 ml na minutę. I te dwie liczby, czyli 200 i 250, tworzą pewien współczynnik, współczynnik oddechowy, który u prawidłowo odżywionego człowieka wynosi 0,8 i jak widać, ta matematyka nam się zgadza. Jeśli chodzi o człowieka, który jest poddany ekstremalnemu wysiłkowi fizycznemu, to ta wartość, o której mówiliśmy, te 200, może wzrosnąć, czyli wysiłek fizyczny, WF, wzrosnąć może nawet dwudziestokrotnie, czyli przy ekstremalnym wysiłku człowiek będzie produkował 4000 ml na minutę dwutlenku węgla. Oczywiście odpowiednio poszybuje w górę również zużycie tlenu którego tlen, tego tlenu nie zawsze będziemy mogli dostarczyć organizmowi w wymaganej ilości. Więc jeśli powstaje tego dwutlenku węgla aż tyle, to trzeba zastanowić się też nad tym, jak on będzie transportowany. I okazuje się, że mamy trzy główne drogi transportu dwutlenku węgla i każda z nich ma swoje znaczenie. Raz, dwa i trzy. Pierwszą drogą transportu dwutlenku węgla to jest dwutlenek węgla rozpuszczony w osoczu. Druga droga transportu to dwutlenek węgla, który jest związany z hemoglobiną. I trzecia droga transportu to dwutlenek węgla, który transportowany jest w postaci dwuwęglanów. Z tych trzech dróg transportu dwutlenku węgla najistotniejszą jest ta dwuwęglanowa i jej poświęcimy najwięcej czasu, ale dwie pozostałe są równie interesujące i myślę, że warto się pochylić także nad nimi. Zacznijmy od omówienia transportu dwutlenku węgla w osoczu. Tutaj ważnym prawem jest tak zwane prawo Henry'ego. Prawo Henry'ego mówi o tym, że ilość węgla, dwutlenku węgla, która będzie transportowana przez osocze, jest wprost proporcjonalna do ciśnienia parcjalnego tego dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych, czyli PACO2 jest wprost proporcjonalna do PACO2. I wynika z tego, że im więcej dwutlenku węgla mamy w naszych naczyniach krwionośnych, tym więcej dwutlenku węgla będziemy wydychali chociażby w powietrzu końcowo-wydechowym, ale też odwrotnie, im więcej jest w atmosferze, tym więcej będzie w krwi. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa jest taka, że tak jak dla tlenu, tak również dla dwutlenku węgla mamy pewien konkretny współczynnik rozpuszczalności i dla tlenu być może pamiętacie ze wzoru na zawartość tlenu we krwi ten współczynnik rozpuszczalności wynosił 0,023 co oznaczało, że w 100 ml krwi będziemy mieli 2,3 ml o 2. Natomiast jeśli chodzi o dwutlenek węgla, to współczynnik ten jest 20 dwudziestokrotnie większy, czyli 20 razy więcej to jest mniej więcej 46 ml CO2 będzie mieściło się w tej samej ilości krwi. Kolejnym sposobem transportu dwutlenku węgla we krwi jest transport związany z hemoglobiną. I jest to bardzo proste do zrozumienia. Zobaczcie, jeśli mamy hemoglobinę, która ma w swoim łańcuchu jakieś aminokwasy, na przykład argininę, na przykład lizynę, to te aminokwasy mają grupy boczne, które zakończone są grupą aminową, NH2. I jeśli mamy dwutlenek węgla, który sobie krąży, to ten dwutlenek węgla z dużą radością będzie przyłączał się do tych, do tych końcówek łańcuchów bocznych, czyli do tych grup aminowych. Cała reakcja będzie przebiegała następująco. Mamy CO2 i ten CO2 łączy się z hemoglobiną, która ma jakieś tam końcowe grupy aminowe. I efekt tej reakcji jest taki, że powstaje nam, zostaje hemoglobina, zostaje nam NH, i tu przyłącza nam się na czerwono COO i tu mamy jeszcze ten jedno, to jedno H, które jest na zielono, tak? Czyli ten dwutlenek węgla transportowany jest w postaci w postaci reszty karbaminowej, dlatego mamy karbaminohemoglobinę. I karbaminohemoglobinę nie powinniśmy mylić z tak zwanym, z tak zwaną karboksyhemoglobiną, czyli COHB, która jest połączeniem hemoglobiny z tlenkiem węgla. To nie jest to samo. Tak, nazywa się to karb Amino, hemoglobina. I to amino bierze się właśnie z tego, że naszym akceptorem jest grupa aminowa na końcu łańcucha arginina albo lizyny w hemoglobinie. I tak jak już wspomniałem, a teraz przyjrzymy się temu w szczegółach, głównym środkiem transportu dla dwutlenku węgla są tak zwane wodory węglane. Sumaryczna reakcja powstawania wodorowęglanu wygląda następująco. Mamy dwutlenek węgla, mamy wodę, w osoczu mamy w brud wodę, więc tego akurat nie brakuje. To powoduje powstanie HCO H2CO3, czyli wodorowęglanu, i to z kolei rozpada się z powrotem na H plus HCO3-, właściwie nie rozpada się, tylko dysocjuje, jeśli chcemy ładnie to powiedzieć, i wszystkie te reakcje mogą zachodzić w dwie strony. Do zachodzenia tej reakcji potrzebny jest taki enzym, który nazywa się anhydraza węglanowa, który jest katalizatorem tej reakcji, czyli sprawia, że ta reakcja zachodzi szybciej. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że ten enzym, wbrud tego enzymu, znajduje się w erytrocytach, to jest erytrocyt, Cytoplazmy, dokładnie erytrocytów, natomiast enzym ten nie znajduje się w osoczu. I teraz, jeśli spróbujemy sobie zwizualizować, jak to wygląda, to Sprawa cała przedstawia się następująco. Jest to ważne, bo pozwala nam uświadomić sobie, jakie mechanizmy działają po to, aby ta reakcja mogła zachodzić w sposób ciągły i mogła zachodzić tylko w jedną stronę, co z punktu widzenia transportu węgla, oczywiście jest dość istotne. Więc tak, mamy dwutlenek węgla. I ten dwutlenek węgla swobodnie dyfunduje sobie przez błonę komórkową erytrocytu i wchodzi sobie do środka. Mamy CO2, i tu zachodzi pierwsza reakcja, bo tak jak powiedziałem, w cytoplazmie erytrocytu znajduje się wbrót anhedrazy węglanowej. Więc jeśli do CO2 dołączymy tutaj H2O, no to powstaje nam oczywiście H2CO3, które jest tym produktem, który powstał tutaj w tej reakcji. I teraz, jeśli chodzi o H2CO3, to H2CO3 będzie dysocjowało do H plus HCO3 minus. I jeśli chodzi, mamy tutaj, yy, ta cała reakcja, która tutaj zachodzi, to jest reakcja następująca na zasadzie równowagi. Czyli im więcej powstaje produktu, czyli tego, co mamy tutaj, tym słabiej będą zachodziły pierwsze części reakcji, no bo ten produkt jakby hamuje powstawanie kolejnych produktów. Więc, żebyśmy mogli. W sposób ciągły prowadzić reakcje ze strony lewej na prawą, musimy coś z tymi produktami zrobić. Więc pierwsze, co się dzieje, to jest obecność na błonie komórkowej erytrocytu, tak zwanego swoistego czy specyficznego wymiennika, który jest wymiennikiem HCO3 na Cl. Czyli polega to na tym, że HCO3 ucieka z komórki przez ten wymiennik. Natomiast do komórki wchodzi anion chlorkowy. To pozwala nam zachować równowagę elektryczną, ale równocześnie poza tą równowagą elektryczną dzieje się to, że HCO3 nie jest, nie jest osmotycznie czynne, a Cl jest osmotycznie czynne. Wobec tego, razem z chlorem, do erytrocytu, do cytoplazmy erytrocytu wchodzi woda, i erytrocyt nieco pęcznieje. Okazuje się, że że MCV, czyli średnia objętość krwinki we krwi żylnej, jest o 3% większa od MCV w krwi tętniczej, ponieważ właśnie woda wchodzi razem z, z anionami chlorkowymi. I druga rzecz, która się dzieje, jest następująca. Ten wodór, który mamy tutaj, on nie może swobodnie przejść przez błonę erytrocytu. Ale oczywiście sama obecność wodoru hamuje nam zachodzenie dalszej reakcji, no bo nie, przecież organizm broni się przed tym, żeby pH u erytrocytu nie było zbyt kwaśne. Ale w erytrocytach mamy przecież hemoglobinę, czyli mamy to białko. I mówiliśmy o tym, że w transport dwutlenku węgla zaangażowane są dwa. Są dwa aminokwasy, czyli arginina i lizina. Natomiast jeśli chodzi o inny aminokwas, czyli histydynę, histydyna wiąże, czy potrafi wiązać jony wodorowe. I jeśli te jony wodorowe zostaną związane, a jest to łatwiejsze przy deoksyhemoglobinie niż oksyhemoglobinie, to To jest usuwany produkt tej reakcji i może dalej zachodzić reakcja w tę stronę. Dlaczego jest to istotne, że cała sprawa jest łatwiejsza przy deoksyhemoglobinie? Pamiętaj o efekcie Bora, o którym mówiliśmy w poprzednim wykładzie. Efekt Bora polega na tym, że hemoglobina łatwiej oddaje tlen wtedy, kiedy mamy większe stężenie dwutlenku węgla i wyższe pH. Więc mamy większe stężenie dwutlenku węgla, większe. Przepraszam, niższe pH, czyli bardziej kwasowe pH, więc hemoglobina jest deoksyhemoglobiną, więc histydyna łatwiej przyjmuje, przyjmuje ten, ten yy, wodór, więc ta cała reakcja CO2, które powstaje w tej tkance, jest łatwiej przyjmowana. Przez, czy przekształcanie do wodoru węglanu może być produkowane więcej wodoru, bo ten wodór będzie łatwiej przyciągany i wią, wiązany przez histydynę deoksyhemoglobiny. I to wszystko może zachodzić właśnie dzięki temu. Więc spróbujmy sobie jeszcze raz wyobrazić tą sytuację, żeby w momencie, kiedy ktoś spyta Ciebie o zależność między efektem Bora a efektem Haldeina, będziesz. Dobrze mógł, mogła powiedzieć o co chodzi, bo efekt Haldeina to jest właśnie ten efekt, że deoksyhemoglobina jest bardziej efektywnym nośnikiem dwutlenku węgla niż oksyhemoglobina. Więc mamy tak: mamy środowisko aktywnie metabolicznie pracujące, czyli mamy dużo jonów wodorowych, mamy, mamy niskie pH tego, tego środowiska. pH jest niskie. Um i mamy również dużo dwutlenku węgla, bo dwutlenek węgla jest efektem intensywnych przemian metabolicznych. No więc w momencie kiedy erytrocyt wchodzi w ten obszar to, to jest erytrocyt, jakbyście byście się pytali. Tu w tym erytrocycie, erytrocycie znajduje się oczywiście hemoglobina i standardowa krzywa dysocjacji hemoglobiny, która te swoje P50, tak jak mówiliśmy ostatnio, ma na poziomie 27 mm supartenci. W momencie, kiedy wpadnie w to środowisko, będzie miała krzywą dysocjacji oksyhemoglobiny przesuniętą w prawo, czyli P50 nam wzrośnie. P50 wzrasta. I jest to tak zwany efekt Bora. Chodzi o to, żeby w tkance aktywnej metabolicznie tlen był łatwiej oddawany. Czyli nasza hemoglobina, która w tym miejscu była oksyhemoglobiną, w takim środowisku bardzo łatwo odda swój tlen, czyli mamy oddawanie tlenu z erytrocytu. I powstaje nam w środku erytrocyta deoksyhemoglobina. I to jest efekt Bora, tak? czyli w środowisku o niskim pH, dużym stężeniu nowodorowych, dużym stężeniu dwutlenku węgla, mamy łatwiejsze oddawanie tlenu z powodu przesunięcia krzywej dysocjacji hemoglobiny w prawo. Natomiast efekt Haldeina, który jest z nim powiązany, dotyczy tego, że ta deoksyhemoglobina, która wtedy powstaje, łatwiej wiąże, i tu uwaga, zarówno dwutlenek węgla w postaci i zarówno w postaci karb aminohemoglobiny i w postaci przekształcania tego dwutlenku węgla do HCO3 i łatwiej wiąże również te jony wodorowe w postaci, tak jak powiedzieliśmy, związania jonów wodorowych z resztami, z resztami histydynowymi w hemoglobinie. Także to jest związek między efektem bora. tu sobie możemy go Podpisać. Tutaj mamy efekt Bora. Natomiast to, co jest związane z deoksyhemoglobiną i jest tutaj, jest tak zwane Co się dzieje, kiedy taka zapakowana syfem hemoglobina wraca do płuc i takie zapakowane syfem erytrocyty wracają do płuc? Mamy do czynienia z efektami odwrotnymi, czyli po pierwsze ma miejsce odwrotny efekt Bora, i później będzie miał miejsce również odwrotny efekt Haldeina. więc tak, powiedzieliśmy sobie, że efekt Bora to jest przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny w prawo, czyli wzrost P50. Jeśli mamy odwrotny efekt Bora, to jest kwestia przesunięcia krzywej dysocjacji hemoglobiny w lewo, czyli P50 znormalizuje nam się do poziomu tych powiedzmy 27 mm supertencji. Jest to związane z tym, że w krążeniu płucnym mamy, czy wydychamy dwutlenek węgla, a pH wraca do normy, czyli te czynniki, które sprawiały, że krzywa została przesunięta w prawo ustępują, a hemoglobina może przesunąć się bardziej, czy krzywa dyslucencji hemoglobiny, oksy hemoglobiny przesuwa się bardziej w lewo, co powoduje, że jest łatwiej przyjmować tlen. Natomiast jeśli chodzi o efekt Haldeina, to Powiedzieliśmy sobie o tym, że ten efekt Haldeina jest związany z tym, że mamy deoksyhemoglobinę. Jeśli ta hemoglobina tutaj łatwiej przyjmie tlen, czyli z deoksyhemoglobiny zrobi się znowu oksyhemoglobina, to znowu ta hemoglobina, która jest tutaj, ma mniejsze powinowactwo do jonów wodorowych, czyli oddaje jony wodorowe, i ma mniejsze powinowactwo do dwutlenku węgla i z kolei. Może też powodować przekształcenie z powrotem HCO3- do dwutlenku węgla, który będzie w płucach wydychany. Więc te odwrotne efekty pozwalają nam na rozładowanie w płucach tego, co zostało zapakowane w aktywnej metabolicznie tkance. I na zakończenie zrobimy sobie mały kliniczny wybieg i poruszymy temat apnoe, czyli bezdechu. Bezdek dotyczy nas przede wszystkim wtedy, kiedy wyindukowaliśmy znieczulenie ogólne i czekamy na to, aż pacjent na przykład będzie głęboko spał, czyli te leki zadziałają dobrze, w czasie, kiedy przygotowujemy się do intubacji. I to apnoe ma oczywiście głęboki wpływ na parametry fizjologiczne naszego pacjenta. Więc na początku uświadomimy sobie, ile właściwie gazów rozpuszczonych znajduje się w różnych miejscach naszego ciała. Jeśli chodzi o płuca. Plus krążenia, to zawierają one odpowiednio mniej więcej 1550 ml tlenu i około 2500 ml CO2. Jest to taka forma fizjologiczna w momencie, kiedy człowiek zrobił spokojny wydech, czyli w jego płucach znajduje się tylko to FRC, czyli Functional Residual Capacity. Z tych gazów, które znajdują się, wiecie, że tlen jest konsumowany, a dwutlenku węgla będziemy produkowali więcej. I szybkość konsumpcji tlenu wynosi 250 ml na minutę. Natomiast szybkość produkcji dwutlenku węgla wynosi mniej więcej 200 ml na minutę. To mówiliśmy sobie już w tym odcinku. Więc jeśli tak jest to możemy z tego wyliczyć na różne sposoby, że w momencie kiedy pacjent nie oddycha, to w ciągu jednej minuty będzie produkował tyle dwutlenku węgla, że jego PCO2 wzrośnie o około 3-6 mm. Czyli jeśli zaczynamy sobie z pacjentem, który ma 42 tlenków węgla, to po minucie bezdechu będzie miał powiedzmy 45, po dwóch minutach 50, po 3 minutach 55 i tak dalej. Jeśli chodzi o tlen, to na to jak szybko zużywamy tlen, mają wpływ bardzo różne czynniki, ale z różnych badań i z różnych eksperymentów wynika, że generalnie taka saturacja, której możemy spodziewać się. Po dwuminutowym bezdechu u człowieka, który nie był preoksygenowany, to jest 70%. I właśnie z tego powodu bardzo ważną rzeczą, którą robimy przed znieczuleniem ogólnym, jest tak zwana preoksygenacja. Celem preoksygenacji jest to, żebyśmy wzięli to swoje FRC, czyli Functional Residual Capacity, funkcjonalna pojemność rezydualna, czy, czy zalegająca, czyli to, co zostaje w płucach. Po spokojnym wydechu, i żebyśmy wypłukali stamtąd cały azot i zastąpili w miarę możliwości 100% tlenem. Jeśli taki wybieg zrobimy, to tego tlenu nie będziemy już mieli w płucach w danym momencie 1550 ml, tylko zawartość tlenu będzie wynosiła więcej niż 3000 mililitrów i w takiej sytuacji nawet jeśli ten bezder będzie trwał dużo więcej, to nie, nie musimy spodziewać się. Spadku saturacji, tak dramatycznego spadku saturacji. Standardowo mówimy o tym, że przynajmniej przez 7 minut pacjent, który został dobrze preoksygen, preoksygenowany, może tolerować bezdech, o ile nie jest to pacjent, który jest z różnych powodów chory. Na przykład również otyły to też jest choroba, ponieważ osoby otyłe mają zmniejszone functional residual capacity to dotyczy też oczywiście. Chociażby kobiet w ciąży, które z powodu ciśnienia wywieranego przez macicę na płuca mają mniejsze FRC i różnych innych populacji pacjentów. Ale generalnie, nawet u nich ta preoksygenacja jest bardzo ważna, zwiększa nasze, nasz czas bezpiecznego działania. Ale, 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 nawet jeśli wystarcza tlenu na czas tego bezdechu, to nie znaczy, że. Metabolizm się zatrzymuje. Nie, ten tlen jest przecież przerabiany na dwutlenek węgla, co oznacza, że każda minuta bez dechu to około 3-6 mm suportęci wzrostu. Więc jeśli 5 minut zajmie nam wszystko, czyli intubacja, podłączenie różnych rurek, zaczęcie dmuchać. Przygotowanie, uwidocznienie krtani wcześniej. Jeśli to wszystko zajmie 5 minut, to możemy się spodziewać, że, PACO2, że ETCO2 wzrośnie nam o 15 do nawet 30 mm, czyli będzie wynosiło nawet 75. Także musimy pamiętać o tym, że w czasie kiedy mamy to apnoe dwutlenek węgla cały czas narasta i prawdopodobnie nie jest złą rzeczą, żeby po intubacji tego pacjenta trochę hiperwentylować po to, żeby wypłukał ten dwutlenek węgla do poziomów, które są dla nas satysfakcjonujące. No więc to zamyka nam temat na dzisiaj. Mówiliśmy o transporcie CO2, o tym jakie są produkowane, o tym, że jest transportowane w osoczu, rozpuszczalone, związane z hemoglobiną jako grupy karbaminowe. Jest transportowany w formie dwuwęglanu. Powiedzieliśmy o efekcie haldeina i Bora. I powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób to wszystko zachowuje się w tkankach aktywnych metabolicznie i w płucach, po to, żeby zmaksymalizować efektywność transportu dwutlenku węgla. I to jest tyle, co miałem przygotowane na dzisiaj. To był laryngoskop, laryngoskopowy kurs fizjologii. Jeśli podoba Ci się ten kurs, kliknij, subskrybuj. Daj lajka like pod tym wideo, a także wejdź na naszą stronę www.laryngoskop.eu, gdzie znajdziesz więcej interesujących materiałów dotyczących fizjologii, anestezjologii i różnych innych spraw, które akurat w danym momencie mnie zainteresowały. Także polecamy się na przyszłość. Następny odcinek Kursu Fizjologii z Laryngoskopem już za tydzień i mam nadzieję, że się tam usłyszymy. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!